Na samym początku tego odcinka muszę wam opowiedzieć pewną historię. Kilka dni temu byłem na pewnym Discordzie, na którym odbywał się konkurs karaoke. Jeden z uczestników, Filip, i to nie byłem ja, co? Taki inny Filip. Bardzo ładnie śpiewał i przygrywał sobie na gitarze. A po całym konkursie karaoke spytał się mnie, czy jestem tym youtuberem, co nagrywa Minecrafta. Ja powiedziałem... tak. Na co on podesłał mi fabularną mapkę w Minecrafcie i powiedział: masz, możesz sobie przejść na odcinku, możesz w ogóle tam po prostu zeprzejść. Znaczy on w ogóle nie chciał, żebym tego nagrywał na początku, ale jak ja się spytałem, czy mogę z tego nagrać odcinek, to powiedział... git. Więc pozdrawiam serdecznie, dzisiaj przejdziemy sobie tą mapkę. Mapka jest ogólnodostępna, więc wy wszyscy możecie sobie ją przejść, więc jako, że chłopaki zaczynają, a mapka zaczyna się naprawdę bardzo porządnie, no to link do tej mapki będziecie mieli w opisie. Możecie sobie wejść i spróbować ją przejść sami u siebie na komputerach, a ja dzisiaj ją przejdę na odcinku. Nie wiem totalnie, jak długa jest ta mapka, więc nie wiem, czy to będzie podzielone na odcinki, czy to będzie wszystko skompresowane w jednym odcinku, ale czuję, że klimat dzisiejszego odcinka może być naprawdę mocny i taki bardzo tajemniczy. A przed nami mapka o nazwie Iluzja Hefrena, Szefrena, nie wiem jak się to czyta, ale sprawdził sobie, kto to był ten Hefren. Ja, znaczy powiem wam tak, ja już sobie to sprawdziłem, w sensie przed chwilą sobie to wpisałem. I Hefren to był władca starożytnego Egiptu z 4 dynastii z okresu Starego Państwa. Coś wam to mówi? Pewnie nie, mi też nie. Nie uważałem na historii. Ale dzisiaj pora na to, żeby przejść sobie tą mapkę, więc ja w tym momencie ją odpalam. I odpaliłem ją raz, więc ja wiem jak się zaczyna. Jak zobaczyłem początek, to mówię, o nie, 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 wyłączam, nie chcę sobie spoilerować, więc totalnie nie mam pojęcia, co się dzieje potem. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Let's go! Przejdźmy sobie tą mapkę i zobaczmy, co dokładnie w niej się kryje. A ona od początku zaczyna się grubo, uwaga. A, w sensie jeszcze nie, muszę kliknąć ten przycisk. Zanim zaczniesz, ustaw GUI Scale na 3. Sprawdźmy sobie, czy tak mamy wideo. GUI Scale mamy na 4, więc ustawmy sobie na 3 w takim razie, tak jak nam zalecają, więc zróbmy tak. Raz, dwa, trzy. Mamy na 3. Okej, okay, mamy przycisk, a czy coś z tyłu jest? Nie ma nic z tyłu. Klikamy i od tego momentu zaczyna się mega, ale to mega mocny klimat. Mówiłem. Cześć. Zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć o rzeczach, które są ważne w mapie. Okay. Pierwsza rzecz to Optifine. Na tej mapie nie możesz mieć tego moda, nie mamy. Spowoduje to znikanie modeli i popsuje to większość animacji. Gramy bez modów, dlatego żadnych. Jeśli masz teraz włączonego Optifine'a, wyłącz go i wróć do mapy. Następną zrobione. Kwestią są shadery. Nie możesz grać na shaderach, ponieważ popsują animacje i nie mam shaderów mapy. Ostatnia kwestia to renderowanie. Najlepiej, żebyś ustawił renderowanie w granicy od 12 czanków wzwyż. Okay. To tyle. Miłej rozgrywki. I pamiętaj, wczuj się. Oh, let's go! Wczujemy się na pewno! I uwaga, klikamy w tym momencie start. I rozpoczyna się przygoda w mapce fabularnej Iluzja Hefrena, Szefrena, nie wiem jak się to czyta. Start! Okej, okay, mamy zegar. Dawał Egiptowi wodę, żywność, nawadniał pola. Był też ważnym szlakiem transportowym. Transportowano nim bogactwa wspomagające rozwój cywilizacji. Łączył Egipt dolny i górny. Okej, okay, mamy jakąś lekcję. Łącznik w szkole. Zewnętrznym. Można nawet powiedzieć, że to Nil stworzył starożytny Egipt. Na przykład granitowe bloki, z których wniesiono monumentalne zabytki Egiptu, przewożono Nilem z odległego o setki kilometrów Asuanu. Bez tego nie podziwialibyśmy dziś w Egipcie piramid i olbrzymich świątyń. W ogóle za czasów Starego Państwa znoszono największe piramidy, które swoją wielkością i kształtem zaspokajały wszelkich faraonów. Odnośnie piramid, większość ludzi myśli, że piramida składa się jedynie z 4 ścian. Natomiast prawda jest zupełnie inna, bo piramida składa się z 8 ścian. Bo każda ściana piramidy nie jest płaskim trójkątem, lecz ma wklęśnięcie. Wtedy podczas wschodu słońca oświetlona jest jedynie połowa ściany bocznej piramidy. Oczywiście mówimy o egipskich piramidach, nie bójcie tego z matematyką. Raczej chcecie przeżyć lekcję z panią Kaczmarek, nie? Okej. Okay. Taki żarcik klasowy. Czy faraonowie nadzorowali budowę swoich piramid? Bardzo dobre pytanie, panie Robaczewski. A myślę, że faraonowie nadzorowali budowę swoich monumentów, a zwłaszcza grobowców, czyli piramid i świątyń grobowych. Pewnie często odwiedzali place budowy, by sprawdzić, jak postępują prace. Bez względu na to, jak potężny był faraon za życia, jego przeszłość w zaświatach zależała od właściwie wzniesionego grobowca. No więc nic dziwnego, że uważali je za najważniejsze projekty w czasach swojego panowania. Ciekawe jest również to, że tak naprawdę nie do końca jesteśmy pewni, co się działo w środku piramid. Oczywiście oprócz rytuałów, faraonów. Natomiast piramidy skrywają wiele do odkrycia i
Zapewniam was, że możemy o tym rozmawiać całe wieki. Okej, jest dzwonek. Nie wiem, czy już będę grał, czy nie, ale mamy bardzo długi wstęp, w którym mamy pokazaną lekcję. I to, że jest jakaś jakby sytuacja, że prawdopodobnie będziemy jakimś uczniem, tak mi się wydaje. Tak bym w to strzelał w sumie, skoro tak to się zaczęło. Albo będziemy nauczycielem, nie wiem, ale okej, to jest jakaś postać. Czy to jesteśmy my? 14:30, o. Ależ skąd? Przyjemnie się ciebie słuchało. Widać, że masz ogromne pojęcie i wiedzę odnośnie Egiptu. Za młody mój dziadek często opowiadał mi różne historie odnośnie Egiptu. No, strasznie mnie to zaciekawiło i od tej pory mam bzika na punkcie piramid, świątyń i wszelkiej maści rzeczy. No, nie dziwię się. Egipt skrywa wiele miejsc i tajemnic, które do tej pory nie zostały odkryte. Zawsze marzyłem o odkryciu czegoś nieznanego i takiego nietypowego w Egipcie. Śmiesznie, że to mówisz. Ponieważ mam do ciebie pewną propozycję. Okej. Spokojnie. Myślę, że ci się spodoba. Ostatnio nasi naukowcy zauważyli dziwne zaburzenia pola elektromagnetycznego wokół jednej z piramid. Zaburzenia czego? Pola elektromagnetycznego. Dziwne, nie? A zaszły jakieś zmiany klimatu, ocieplenie? Sęk w tym, że nasi naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, co się tam dzieje. Za 3 dni z naszą grupą archeologiczną wyruszamy do Egiptu, aby dokładnie przeanalizować miejsce wokół piramidy, w tym wnętrze. I dlatego chcesz, abym pojechał z wami. Sam przyznaj, że sprawa jest naprawdę dziwna. Wiesz co, i tak nie mam co ostatnio robić. Chętnie się temu... Tak jest! Super. Antoni, lecimy! W takim razie spakuj się i w razie czego będę dzwonił. Nie, dobra. Sprawy. Tak samo ogromne dzięki za wzięcie mnie do takiej akcji. Więc do zobaczenia! Cześć. Okej. Ej, taki jest klimat tu fajny, serio. Ej, mega mi się to podoba, bo nie jest to typowa mapka taka, wiecie, że po prostu się chodzi, tylko jest jakby historia, to jest jak film po prostu, jakbyśmy oglądali film, w którym zaraz pewnie będziemy podejmować decyzje, więc mega, mega fajne. Ja jedyne co to widzę, to, że mam prześwietloną kamerkę. O, coś takiego może być. Dobra, uwaga. Ładuję nam ekran i zobaczmy... Co teraz się będzie działo? Uwaga, uwaga, uwaga. Czy my już będziemy grać? Okej, mamy... Jesteśmy przed prawdopodobnie jakimś budynkiem. Jeżdżą auta. Jak oni to zrobili? Nie mam pojęcia, ale mega mocna mapa, nie? Budownictwo. Rajdi i Kasar. Okej. Czyli to są twórcy, to są twórcy. Oni to wszystko wymyślili. I te samochody jeżdżące, niesamowite, naprawdę. Ile tu było roboty włożonej, to jest głowa mała. Modele 3D Rajdi. Okej. Niesamowite. Naprawdę mega mocna mapka. Dobra, to jesteśmy my. Prawdopodobnie ten nauczyciel to będziemy my. Shadery, owca.pl. Dzięki owca.pl za shadery. Mega dobrze to wygląda, naprawdę. Jest klimat taki, że szok, tylko troszkę się to przyciąga. ale może tak trzeba, może tak trzeba, może to ma być po prostu, wiecie, wdrożenie nas w pewien klimat i tak dalej, nie? Dobra, skracamy to. Okej. Dobra, uwaga, jesteśmy w jakimś budynku. Czy my przyjechaliśmy teraz do osoby, z którą będziemy jechać na tą wyprawę? Chyba tak. Chyba tak. Czy będziemy już mogli grać, czy dalej będziemy oglądać film? Jestem ciekaw. Okej. Nie ma to jak w domu. Dobra, okej. Spakuję się i będę miał to z głowy. Najpierw przydałoby się znaleźć jakąś walizkę. Okej. Okej, musimy znaleźć walizkę. Ej, taka mocna mapa, że głowa mała. Jedyne co bym zrobił, to podgłośnił sobie troszkę to głośniej, tak na 50, żebym lepiej słyszał te dialogi. Dobra, wychodzimy na górę i musimy znaleźć walizkę. Drzwi otwórzmy, to jest nasza łazienka. Mega mocne, nie? Dobra, tu w tym miejscu mamy pokój, nasze biuro. Okej, nasze biuro, ale w biurze raczej nie będziemy mieli walizki. Tutaj wszystko jest tak jak... Jak było wcześniej, więc tutaj nie, ale... Znaczy, tak jak było wcześniej, co ja gadam w ogóle? Po prostu nie ma tam nic, co byśmy potrzebowali, ale to jest sypialnia i tu na 100% będzie walizka pewnie w szafie. Na bank, wiedziałem. Mamy walizkę, okej! Mamy... Nie no, ja ją ciągnę za sobą, to jest przecież cudowne. Dobra, mam walizkę i co teraz? Co teraz? Czy ja mogę odłożyć tą walizkę? Nie. Muszę się spakować. Walizka, czy ja muszę zabrać jakieś rzeczy tutaj z tej mojej szafy na przykład? Jakieś... O, dobra, tu są. Tu stawiamy walizkę, okej. Już mam. Od czego by tu zacząć?
Okej. Spakuję może najpierw mój aparat, o. To jest dobry pomysł, to umysł vlogera. Gdzie ja go położyłem? Aparat, pewnie w naszym studiu, czy tutaj? Poszukać. Tutaj gdzieś będzie aparat. Jest tu aparat? To nie jest aparat. Czy jest tu gdzieś aparat? Halo, tu jest drukarka, tu jest globus, to nie, dobra, będzie aparat pewnie na dole. Na pewnie tutaj gdzieś na dole zostawił ten aparat. Jejku, fortepian! O, ja nie mogę, jaki tu jest klimat! Podoba mi się mega. Dobra, szukamy tego aparatu. Gdzie jest aparat? Gdzie jest aparat? O, czy to jest aparat? Kto stawia aparat tak wysoko? No tak. Zostawiłem go na kominku. Tylko nie mogę go dosięgnąć. Jak go tam odłożyłeś, Antoni? W sumie odstrzygą krzesło. Dobra, bierzemy krzesło i ja nie mogę, co tu się wyprawia. Co tu się wyprawia? Bierzemy ten aparat. Okej, okay, mamy go. No dobra, aż mnie co. A i mamy. Idziemy do walizki, oczywiście, że tak, dobra. Więc idziemy na górę, nie tu, tylko tutaj. Odkładamy sobie aparat. Dziwne, że od aparatu zaczął, szczerze, teraz, ponieważ ja bym nigdy od tego nie zaczął. Spakuję może trochę pod koszulę jakiś spodenek. Okej, czyli będziemy musieli zabrać to. Dobra, uwaga, bierzemy. Nie mogę tego zabrać. Gdzie mam pod koszulki i spodenki? No to musi być to. A, czekajcie, może z tej strony szafy? A nie. Otwórz to. Okej! Okay. Muszę za... Dobra, okej, okay. git. Dajemy to tu, świetnie. Nie z góry. A, okej. Okay. Wiem, na pewno muszę spakować mój notes. Powinien to jest dobry pomysł. W moim biurze. Tak jest, lecimy do biura po notes. To jest notes? Na 100% to jest notes. I do walizki, tak jest. Dobra, no to odkładamy do walizki. Mega klimat. Nasza obserwacja pewnie długo zajmie. Może żarcie. Za sobą latarkę. O, latarka też tu będzie. W szufladzie. W szufladzie? Tutaj nie. Latarka w szufladzie. Możliwe, że tutaj. Nie gadaj, że on trzyma... Jasnych mi, dobra. Kto trzyma latarkę przy łóżku? Dobra, szczerze. Macie latarkę przy łóżku? Każdy ma telefon. Jak potrzebuje, to sobie telefonem świeci, nie? Chyba, czy nie? Dobra, uwaga. Spakowani i wyszliśmy z domu. Jest, czy my już jesteśmy w Egipcie? Bo to takie bezchmurne niebo. No wygląda trochę... Okej, okay, jesteśmy na środku pustyni. Okej. Okay. Jaki kaktus! Fajny! Skorpion! Dobra, dobra. Ej, jakie tu są szczegóły, jak to jest w ogóle zrobione, super. Mega. Naprawdę. Wyląduję na tym... A, dobra, myślałem, że na tym... Że wylądujemy tym helikopterem na tym skorpionie. To by było śmieszne nawet. Okej, okay. Ja coś krzywo mam tą kamerkę. O, staram się z git. Ach, bardziej podekscytowanie. Pierwszy raz będę w Egipcie. Tak cię kręci Egipt, a nigdy mnie nie byłeś? Proszę cię. Tronia, daj mu szansę. Antoni, co naprawdę... Właśnie, odwal się ode mnie. Dobra, przepraszam. Chcę mieć to po prostu z głowy. Co? Dorota, jaka chamska od początku. Cała sprawa wygląda podejrzanie, a na dodatek Ernest się rozchorował. Doronia, damy sobie radę bez niego. Nie martw się. No tylko szkoda, że nie ma go z nami. Szykuje się ciekawa przygoda. Sam Ernesto zawsze kręcą takie przygody. A macie jeszcze jakieś informacje? Wiesz co? Wiemy tyle co ty. Wszystkiego dowiemy się na miejscu. Właśnie, Stasiu, wiadomo co, ile tam będziemy? Po pierwsze, mówiłem ci, żebyś tak do mnie nie mówiła. A po drugie, zaraz lądujemy. Okej, okay, to pilot był. Okej. Okay. Ziemia. Raczej piasek. Ha ha. Ha ha. Żartowni się. To idź zjedz kaktusa. Jelki. Coraz bardziej podoba mi się ten wyjazd. Jesteśmy na miejscu. Okej. Okay. Szczera opinia co do dialogów? Trochę sztywne, nie? Jakby nie, brakuje w tym luzu, takiej naturalności w gadaniu, ale... Ale mam 17 minut nagrania, a my dopiero dolecieliśmy do Egiptu, więc coś mi się wydaje, że to będzie kilka odcinków chyba ta mapa, bo to będzie strasznie długie. Mam nadzieję, że okay. Nie jesteśmy tutaj, żeby podtrzymać egipską turystykę, nie? To prawda. Nie ma sensu tracić czasu na jakieś głupie opowieści. Racja, ale zdarzenia, które tu miały miejsce, nie można tak po prostu zignorować. No dobrze, Antonio mówi. Tu jesteśmy, ale szczerze wątpię. Przysięgam. Coś niezwykłego.
Dobra, mamy piramidę. Czyli zaraz będziemy... Okej, okay, mamy jakiś namiot nasz, w którym mamy taką naszą siedzibę. O, jest jakiś doktorek! Witamy w Egipcie, w końcu dotarliście. Jaki głos! Zanim cokolwiek powiem, jestem Maksymilian, ale mówcie do mnie Max. A ja jestem Dorota. Witajcie. No proszę, mamy twoją imienniczkę. Daj mi spokój. O, dwie Doroty. Ja jestem Maciek, obok mnie Dorota, a następnie jest Antoni. Siema, to ja, Antoni. A czy ty przypadkiem nie pracujesz na uczelni w Ciechanowie? A, owszem, pracuję. Mój syn, Dawid Robaczewski, uczęszczał do tej uczelni. Kojarzysz? Teraz już wiem, po kim jest taki błyskotliwy. Dziękuję, miło mi. Dobra, takie rozmowy na później. Przejdźmy do rzeczy. Tak, Antonio, jaki bajeran to ty, zaraz wyrwę tą Dorotę. Mamy informacje o niezwykłych zjawiskach w tej oto piramidzie Szefrena, które musimy zbadać. Szefrena, a więc tak się nazywa. Miałam okazję porozmawiać z kilkoma świadkami i to, co powiedzieli, jest naprawdę przekonujące. Ale potrzebujemy dowodów naukowych, żeby to zrozumieć. Musicie zbadać piramidę i przekazać nam swoje obserwacje. No po to tu jesteśmy, nie? Mam nadzieję, że wasze badania ostatecznie rozwieją te wszystkie dziwaczne teorie. No pewnie. Spokojnie, nie obiecuję duchów, ale zjawiska... On wygląda jak ten, Rick. Mówią, ale ma kurczę tutaj lotnisko. ...które co jakiś czas się tutaj pojawiają. To właśnie chcemy sprawdzić. Musimy wykorzystać naszą wiedzę archeologiczną i naukową metodologię, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Dokładnie. Musimy być precyzyjni i metodyczni w naszych badaniach. Nie możemy pozwolić sobie na żadne niedoprecyzowanie. A czy te zjawiska nie mają czasem jakiegoś bardziej naturalnego wyjaśnienia? Mamy teorię, że to wszystko jest jedynie urojeniem, jakimś zwyczajnym gorączkowym majakiem wywołanym porażeniem słonecznym lub delirium. Mam nadzieję, że wasze badania ostatecznie rozwieją te teorie. W takim razie od czego mamy zacząć? Zabierzcie potrzebny sprzęt, który dla was przygotowaliśmy, a następnie wkroczcie do piramidy. Musicie dokładnie analizować Dobra. Wszystko, co napotkacie. Nie prosto. Dobra, szukamy easter eggów, nie? To na pewno będzie tego dużo. Szukamy informacji zwierzę, której grupa właśnie sprawdza warunki pobytu w środku. Chcemy mieć pewność, że przebywanie w niej jest bezpieczne. No to w takim razie czekamy. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie. Okej. Okej, dobra, a więc startujemy. Od czego by tu zacząć? Co my potrzebujemy? Mieliśmy zabrać jakieś rzeczy. Gdzie są moje ziomeczki, z którymi ja tutaj przyszedłem? O, dzień dobry! Użyczysz mi takiego fajnego... Cześć, to są twoje wielbłądy? Pogadali. Mówisz po polsku? Ta, na pewno. Can you speak English? Miłego dnia ci życzę. Czy coś? Antoni, jaki naiwny, myślał, że on będzie po polsku mówił. Dobra, znaczy ja w sumie to jestem Antoni. Dobra, gdzie jest moja ekipa? Cześć, Dorota. Nie chcę mi się teraz gadać. Daj mi spokój. Okej. Co ją gryzło? Dobra, bujaj się. Ale to było niemiłe. Jak ty się nazywałeś? Cześć. Co tam? Maciek. Maciek, Dorota jest mega, mega opryskliwa, nie bierzemy jej do piramidy. Rozumiesz? Co teraz? Ej, nie mogę się ruszyć. Kliknij myszką na czacie. Piramida Szefrańsko, znasz Ernesta, muszę lecieć. Aaa, to możemy wybrać teraz, co chcę powiedzieć. Dobra, powiększmy sobie czas w takim razie. Jeszcze raz, tak? I teraz piramida Szefrana. Co sądzisz o tej całej sprawie z piramidą? Jest jak zawsze. Nigdy nie widziałem czegoś takiego i właśnie to kocham w archeologii. Trzeba badać nieznane, nie? Mnie bardziej zastanawia, czy te wszystkie teorie są prawdziwe. Co niedługo się dowiemy. Szkoda, że nie było tam opcji, czy możemy Dorotę zostawić w tej piramidzie, albo ją wysłać z powrotem helikopterem gdzieś. Skąd znasz Ernesta? No, spytajmy. Nigdy nie zapytałem, skąd w ogóle znasz Ernesta? Ernesta? Kto to? Nie no, już na studiach interesowały mnie badania archeologiczne, ale takie wiesz, w terenie, nie? Ernest został zaproszony na wykłady jako specjalista, opowiadał o swojej pracy w piasku. Widziałem w nim moją szansę na wyrwanie się zza książek. Więc zagadałem, zobaczył we mnie potencjał, no i tak zostałem jego asystentem. No a później przyjacielem. Nie przypuszczałem, że znacie się tak długo. Dobra, słuchaj, lecę dalej. Siemanerko. Siemanerko! Dobra, gdzie mamy tutaj zabrać te jakieś rzeczy, które miały być dla nas przygotowane? Cześć. Bonjour.
Widzę, o Boże. Francja. Kim w ogóle jesteś? Jestem inżynier Żaneta. A, miło cię poznać. Ciebie również. Tak. Żaneta! Rozwiązujesz krzyżówkę. Ja, Francji, ja naprawdę przepraszam, ale ja próbuję rozwiązać tą zagadkę. Ja, Francji, ale ja naprawdę nie rozumiem, co jest w tej zagadce. Ja, Francji, ale naprawdę ja jestem z Francji. Nie rozumiem tej zagadki. A jaka jest treść tej zagadki? Czynnik badany przez archeologów pomagający określić czas i warunki wydarzeń historycznych. Aha, czyli stratygrafia. Stratygrafia, co to jest? A, merci, ale ja to wiedziałam. Ja francuski, ja z Paris, ale nie rozumiem. Ale bardzo dziękuję tobie, merci, naprawdę merci. Ja już może będę leciał. No, a, Antoni, spieprzamy stąd, bo ja nie będę z nią gadał dłużej. Naprawdę merci, ja francuski, ja tutaj... A, merci, merci, ja pala wrotę. Jeżeli papole, pakte se le vie, dobra. Puść mnie, nie chcę już rozmawiać. Dobra, idziemy od niej, ale nawiedzona, ja nie mogę. Dobra, co my tu mamy? Mamy plecaki. Teraz wiem, gdzie gromadzą swoje rzeczy. Ty, no możemy to zabrać? Czy my już możemy ruszyć do piramidy? Halo? Ja już chcę ruszyć na wyprawę do piramidy, ja już siedzę tu i siedzę. O no, Boże, z kolejnym. Nie znamy. O, cześć. Ty dobra, myślałem, że to będzie jakiś Niemiec. O, ta. Ale nie. Halo? Ja nie mogę. Dawno do grupy. A, no tak. Max i Dorota coś tam wspominali o nowym członku. Dla ciebie to pewnie codzienność, ale dla mnie to naprawdę niezła przygoda. Czy ja wiem, to co się tutaj dzieje, dla każdego z nas jest czymś nowym. W sumie rację. Posłuchaj, mógłbyś mi w czymś pomóc? O Boże, no dawaj. Pobrałem próbki martwych zwierząt z wnętrza piramidy i aktualnie miareczkowaniem staram się zobojętnić roztwór. Tylko, aby to zrobić, potrzebuję... Po polsku mów do mnie. I czy mógłbyś mi przynieść trochę wody z kanistrów? Sam bym to zrobił, ale no, muszę tutaj zostać, żeby nic się nie stało. Jest. Nie ma sprawy. Dzięki. Wlej wodę do zlewki. Najlepiej do pełna. Już się robi. Do tej? A, do tej. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Daleko nie trzeba iść. Chłop miał naprawdę mega problem. Ten jest pusty. A, okej, okay, ten jest pusty. Dobra, i jeszcze będę na pustyni wody szukał. No, ładne jaja. No dobra. Macie co tu pić? A ci już gadają ze sobą, obgadują. Dorota. Bujaj się, Dorota! Taka jesteś, niemiła. Dobra, tu. Naprawdę? Wszystkie trzy są puste. No nie mów, że wszystkie trzy są puste. Skąd ja mam mu wodę? Dobra, nasikam mu do tego kubka, zara. Przecież tu nie ma nigdzie wody. No nie, jak będę musiał u Araba zdobyć tą wodę. O, dobra, tu jest. No i pewnie Arab nie będzie bił, jak mu to zabiorę. No, na pewno. Kurczę, ten też jest pusty. No, what? Dobra, jest ostatni. Ten będzie na pewno pełny. Dobra, w końcu. O, ja nie mogę. Ten Antoni jest taki bez emocji. No i mamy. Jest taki... Jak się spodobała, przestań. Wcale, że nie. Ale w sumie bylibyście dobrą parą. Ale ty jesteś... W dodatku mamy twoją imienniczkę. No, znasz mnie, Dorota. Jej, bardzo śmieszne. Ale drogi. Niech ci będzie. I właśnie dlatego nie mam drugiej połówki. Dobrze, Antoni, walić to, na co się będziesz męczył. Woda, tak, wodę już mam, więc... Puść mnie! Ją do namiotu. O, dobra, let's go, lecimy. Dobra, dobrze, że ten był pusty, bo by mnie ten Arab na pewno zaatakował. Dobra, lecimy do tego ziomeczka, oddajemy mu tą butlę. Siema! Proszę cię bardzo. Super, jestem ci wdzięczny. Nie ma za co. I tak teraz nic nie robię. Dobra, wracam do badań. Jeszcze raz dzięki. Trzym się, pozdro. Dobra, i co teraz? Co teraz? Już chyba byłem u wszystkich, już chyba... Okej, okay, możemy już ruszać, czyli dobra, jest cutscenka i let's go, lecimy do piramidy. Radar nie namierzył nic pod ziemią. I roboty dla nas. Co nie zmienia faktu, że nie chcę już tu być. Dorota, my tu dopiero weszliśmy. No dobra, ale... Jejku, ta Dorota jest tak narzeka. Nie wiem. To może na początek rozluźnimy atmosferę. Antoni, powiedz nam jakąś fajną ciekawostkę odnośnie piramid. No, według wierzeń starożytnego Egiptu, dusza faraona zostaje w miejscu jego pochowania. Nie polepszyłeś mi humoru. Przynajmniej obok masz mnie. Chyba pomyliłeś osoby, chłopczyku. Ty znowu zaczynasz. Ja zaczynam! Dopiero mogę! Nie chcę wam przeszkadzać, ale może skupmy się na tym, co musimy zrobić. Women. Dobra, to słuchajcie. Podzielimy się na trzy strony. Dorota, ty pójdziesz na wschodnią część, ty, Antoni, na północną zachodnią, a ja na południową.
Nie ma sprawy. Miejmy to już za sobą. Sprawdźcie, czy wasze kamery multispektralne i termowizyjne działają poprawnie. No to lecimy. Jakie mam użyć mojej kamery? A jakie mam użyć mojej kamery? Spektro, coś tam jakieś... wyrzuciłem coś! Dobra. Halo? 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 Nie mogę tam przejść! Poszli beze mnie. Dobra, idę tu. Oni poszli beze mnie gdzie indziej. My się rozdzieliliśmy? Dobra, no to idę tędy, no. Niewiele widać. To, że nie wiadomo, czego szukamy. Prawda, Antoni. Ty jak coś powiesz, to no, mądrego też miło posłuchać. Dobra, tutaj. Ty no, ale ja nie wiem, jak ta kamera działa. Co oni mi mówili, że jest jakaś kamera. Klikam... O kurczę, widzę się. Dobra. Klikam wszystkie przyciski, które są możliwe, ale nie mam, pod niczym nie mam kamery. Więc, a co tu było? Nic tu nie było, dobra. Strasznie tu ciemno. Niewiele widać. Dobra, tu. Okej, mamy jakąś komnatę tajemnic. Jest tu coś? Halo? Jak mi coś wyskoczy na łeb, to przysięgam, że się posikam. Halo, jest tu ktoś? A! Co się stało, Dorota? Dobrze, bierz się tą Dorotę. A. To na pewno nie był szefren? Antoni, jakiś zażenowany sytuacją. Dobra. Ty, no daleko jeszcze będę iść? Ja nie wiem, czy ja znajdę drogę powrotną. A w ogóle w piramidach to nie jest tak, że tam jest ponoć dużo pułapek? Bo ja póki co to tak idę i to wygląda w sumie wszędzie jednakowo, jakby tu nic się nie miało dziać, nie? A w sumie to jakby jakaś pułapka... Co jest? Halo? Wow! Dobra, tu są jakieś znaki. Totalnie nie wiem, do czego one służą, ale są jakieś znaki. Jakiś obrazek. Jakiś obrazek, no. Tak zwane hieroglify. Odłamka. A to ciekawe. Może gdzieś tu leży. No to jest ten, no ziomuś, nie? O, a. To jest. A, ten odłamek tu. Nawet nie widziałem, że to jest taka dziura. No dobra, i co teraz? Ej, co jest? Oho! Ej! Antonio. Antonio. Zginęliśmy. Jak się mi dwie wyświetli napis The End, to jest najlepsza mapa pod słońce. Przysięgam. I do lobby mnie wyrzuca. O nie, żyje. Egipt skrywa wiele miejsc tajemnic, które do tej pory nie zostały odkryte. Było one perfekcyjnie dopasowane. I jak widzisz... Nie pracowali. Jakim zwyczajnym w takim razie spakuj się tutaj dzieje, że sobie taka tutaj stańcie. Mam nadzieję, że nie jesteśmy tutaj, żeby podtrzymać nie. Syfrena. Tak, nie. Stop. Antoni, wstawaj! Musimy działać. Nie ma, koniec. Czas. Skończył się czas na spanie. Idziemy. Zaraz. Co? Gówno. Znaczy, przepraszam. Ja jestem. Nie grałem nigdy w lepszą mapę, już to wiem. Okej, jesteśmy w jakichś podziemiach. Jest moja latarka, proszę, nie, jak ona się rozwaliła i nie będzie działać. Ja teraz będę z jakąś pochodnią łaził. Ja jestem. Na bank będę z pochodnią łaził, już jestem tego pewien. Przez jakąś dziurę w ziemi. O cholera. Zapadło się wejście. Halo! Halo! Pomocy! To nic nie da. Może krótkofalówka zadziała. Dobra. Dobry pomysł, Antonio. To jest... Jak tu teraz jest jasno? No jak to jest możliwe? Członek zespołu, Antoni. Do wszystkich jednostek. Proszę, podajcie swoją lokalizację.
Halo, jest tam ktoś? Kurde, to jest niemożliwe. Może to są jakieś katakumby, albo coś? Muszę znaleźć jakąś pomoc. Ta, tu na pewno, szefren ci pomoże. Plecak gdzieś wcięło, a latarka pękła. Życie mnie chyba nie lubi. Masz pod górę, Antonio. Czyli co, i nie naprawimy tego, nie posklejamy? No dobra, no to idziemy z buta w takim razie. No to tyle by było w temacie. Dobrze, że tu jest chociaż jasno, nie? Ale mi się wydaje, że taką pochodnię moglibyśmy zataszczyć za sobą. Dobra, czekajcie, sprawdźcie najpierw to przejście. Sprawdzajmy wszystko, żeby wiedzieć totalnie, co się tutaj dzieje. Na full. Jest kartka jakaś. Cel mojej podróży, którym było zgłębienie tajemnic piramidy. Ciekawe, kto to napisał. Piramidy przekształci się w walkę o przetrwanie. Stary świat zderza się z tym, co niezrozumiałe i nieznane. Odczucia w tej ciemnej długiej sieci korytarzy są nieuchwytne, niczym strzępy. Czego? Czasu. Błądzące wokół mojego umysłu czuć tu zapach przeszłości, przesiąkniętej pyłem, który stanowi fundament tego miejsca. Światło latarki niesie jedynie bladą iluminację, pozostawiając obszary niezbędne w mroku. Zastygłe freski na murach opowiadają historie zapomniane przez wieki, a niewielkie komnaty tylko je potwierdzają. Mam nadzieję, że moja głupia decyzja nie okaże się przyczyną mojej śmierci. Czas wszystko pokaże. Dobra. A mam tą kartkę ze sobą? Git. Mam ją w jakim punku? Nie. Dobra, zjadłem ją. Okej, okay, bardzo dobrze, Antonio. Trzeba jeść. Nie ma co. Dobra, lecimy tu. Pójdźmy na Ej, no proszę! No what? Halo! Co się trzęsiesz? Szefrej się denerwuje. Matko. Cała linia ledwo się trzyma. No właśnie, to zaraz może wszystko trachnąć. Ile to waży? Pewnie z miliardy ton. Dobra, a coś tu spadło na dół, czyli... Nie mogę tam spać, nawet jakbym chciał. Mam blokadę. Dobra, ale przejdźmy tu. Okej, tam będzie trzeba iść, ale poszedłbym tutaj. No tu też, kurczę, i teraz gdzie iść, panie? Dobra, lecimy tu. Lecimy w to miejsce, zobaczymy, co się tutaj kryje, aczkolwiek... Schodami do góry. O, tu będą jakieś pułapki. To pomieszczenie totalnie nie wygląda, jakby to pomieszczenie miało być bezpieczne, okej? Okay? Więc tutaj na bank coś się... Dobra, nie, jeszcze wróćmy z powrotem i pójdźmy w taką inną odnogę. Może tam coś będzie bardziej bezpiecznego. Liczę na to, że znajdziemy jakąś pochodnię, czy coś tego typu. Bałem się, że to się zapadnie w dół, ale jednak się nie zapadło. Dobra, tu nic nie ma. Na to wychodzi. Nic tutaj nie widzę takiego, co by miało znaczenie. Tutaj nie, tu też nic. Dobra, okej, tutaj nic nie ma, czyli tutaj niepotrzebnie przychodziliśmy. Cofnijmy się jeszcze tutaj, ponieważ nie wiem, czy tu się nie dało iść do przodu. Dało się, okej. Zerknijmy na to. Na bank to będą gdzieś ukryte miejsca jakieś takie, wiecie, może jakaś ukryta skrzynka, ukryty item, cokolwiek. Takie rzeczy mogą być poukrywane, więc po prostu trzeba zaglądać wszędzie, ale widzę, że tutaj nie, więc idziemy po prostu dalej. No i... czyli idziemy do pułapki, krótko mówiąc. No dobra, uwaga. Let's go, dobra. Wiedziałem. Do wyjścia. O nie, to się zwęża, No nie! Jaka moja noga? Antoni, przed ciebie! Dobra, zdążymy. A co by się stało? To było blisko. Ej, ciekawe, co by się stało, gdybym ja nie zdążył. Czy co, zginąłbym? A to co jest? Jakiś kilo. O! Przyda mi się. No pewnie, Antoni, że bierzemy. Pytasz, a wiesz. Mamy go w ekwipunku? Nie. Dobra, czyli będziemy mogli go użyć tylko w jakiejś konkretnej sytuacji. Całkiem możliwe, że to jest właśnie ta sytuacja. O, ja nie wiem, co tu jest. Nic tu nie widzę. Okej, jest tu. Po prostu da się przejść, więc git. Puzzle! Obraz? Puzzle! Nie wiem. Relief? Puzzle! Antoni, ja wiem, że to są puzzle! To są po prostu egipskie puzzle, czego ty nie rozumiesz? Tylko... Z tego, co widzę, brakuje kilku elementów. No właśnie. Chcę to podnieść, daj mi, pozwól mi. Zapewne je tutaj znajdę. No, Antoni, dawaj. Ciemno i bez latarki. Ciemno i bez latarki, damy radę.
Ja co nieco widzę. Okej, okay, jedna z 8 części, jest git. Dobra, wiecie co? Tu już nie ma więcej, odłóżmy ją. A nie, muszę je znaleźć najpierw. Wszystkie, dobra, a więc lecimy tu. Będziemy schodzić z tymi kamiennymi płytami, no dobra. Czemu tu jest tak jasno? Nie wiem, ale mamy 2 z 8. Okej, okay, lecimy dalej. Dobra, pójdźmy w prawo. Pamiętać trzeba, skąd przyszliśmy, żeby nie było przypału. Dobra, tu jest kolejna część, 3 z 8. No, coraz lepiej, Antoni, my to jesteśmy, kurczę, zawodnicy. My to jesteśmy, jak to się mówi, nie od parady. Dobra. Ciekawe, co one przedstawiają. No, w sumie ciekawe, ty, bo ja nawet nie pomyślałem o tym, żeby popatrzeć na to i jakby postarać się przewidzieć, ale w sumie też jestem ciekaw, co będzie się tam skrywało. Obstawiam, że... jakiś... nie wiem, dobra, nawet nie wiem co. Nawet nie wiem, co obstawić, co by tam mogło być. Dobra, tu nic nie ma. Lecimy na koniec tego korytarza. Mieliśmy ile? 5 teraz chyba, nie? Więc teraz jeszcze potrzebujemy... dobra, zobaczymy, ile teraz mamy. Chyba to jest 6? Tak, 6, czyli jeszcze 2. Bardziej nie dało. Dwa jeszcze, więc idziemy tu. Dobra, ostatni potrzebujemy. Ej, jakie to jest... to jest tak zawiłe te tunele, że serio boję się, że nie trafię z powrotem. Dobra, tu, czy tu jest ostatnia część, ale i tak pójdę do końca. Tu jest ściana, która... a, cofnęło mnie tu, dobra. Oh no! Teraz muszę tylko odpowiednio je ustawić i... może to mi powie, jak mogę się stąd wydostać. Ej, mega mocne. Robimy tak. Okej. Okej, to będzie jakiś znak po prostu. Znak taki egipski jakby, wiecie, o co chodzi. To będzie tak. Okej, to będzie to oko takie egipskie. No, mocne. Jakbyś, Antonio, nie mógł tego od razu ułożyć tak jak należy. Dobra, mamy to. Zrobiliśmy. Nie było to ciężkie, po prostu wszędzie trzeba było poklikać. O, proszę. Oko Horusa. Oko Horusa, właśnie, to jest to. Jak mnie pamięć nie myli, znak ochrony i zdrowia. No dobra, tylko co mi to teraz daje? No właśnie, Antonio, co nam to daje? Księżyc się zaświecił. Wow. Co tu się wyprawia? Otworzyło się przejście, okej. A czemu tu są te gwiazdki takie? Co to się zrobiło? Tutaj. Co? To się... czemu to się otworzyło i co tu się stanęło teraz? Tu się zapaliły te gwiazdki, okej. To już przerasta moją wiedzę. Antonio, ty jesteś za głupi na to, też tak myślę. Może pójdę dalej. No, lećmy dalej. To jest rozsądny pomysł. W tym momencie. Tak jest, Antonio. To jest bardzo rozsądny pomysł. Dobra, pójdźmy tu. Mechanizmy, pułapki? Jak dziwne, przecież to jest... która nawet nie była w starożytnym Egipcie. Co ty gadasz? To nie ma sensu. Okej, dobra. Zaczynamy wychodzić chyba z tej piramidy. Przynajmniej takie mam wrażenie, trochę. Dobra, co się zawali za mną? Co jest? Było do przewidzenia. Nie, to nie było do przewidzenia, bym się nie spodziewał tego, szczerze mówiąc. Dobra, mamy drzewo na środku. To musi być jakaś krypta albo podziemne, nie wiem, podziemne mauzoleum? Ty to jak czasem coś powiesz, to aż miło. Skąd dobra. Się wzięło drzewo? Okej, tu jest kolejny znak. Nie wiem, kolejny znak w tym miejscu. Tutaj gleba jest wystarczająco mokra. To nie jest dobry znak. Ale te wszystkie... ale my jesteśmy głęboko! Sufitu? Skąd? Dobra. Lizu, żyj z łodziu. Zagubiony i samotny. Ciemność zgubiła cię. Ziemskie ciała swego czasu ziemię żłobiły. Lecz w tej jam panuje. Dobra, ty wiesz, widziałeś, to też uwierzył. Panie duchu, tak? Skąd się wziąłeś? To jest Szefren.
Z jakiego świata? O. Spokojny zaś, jesteś jak martwy Nil. Żaden duch. Imię me Apophis. Wszystko żyje. Apophis. Jestem ze świata, o którym nie masz pojęcia, głupcze. A ciało twoje marnuje. Ale be, kurde. Aha. Proszę tak do mnie nie mówić. Jak mocno musiałeś uderzyć w głowę? Twojej niewiarygodności wyczuwam zuchwałę. Lecz ciała twego nieuchronnie pragnę. Zaraz, ciała? Smutna jest ta niewiedza. Pragnę ciała twego, by się nim pożywić, panując przez wieki. Nie. Ja ci nie dam mojego ciała. Nie dam tego nawet. Dobrze, Antonio Giga Chad! Ania śmiertelniku. Twa dusza przyczyni się do początku czegoś niezwykłego. Dobra, nie gadaj, pytajniku. Bratynce sobie nie wyobrażają. Podejdź, a sam się przekonasz. Nie ma takiej mowy. Niech rozbrzmiewają echa twego wyboru. Jam przedwieczny zasieje spustoszenie w twojej równowadze. Spójrz tylko i delektuj się. Co? O czym ty gadasz? Dobra, uciekamy, Antoni. Antonio, palimy wrotę stąd. Co tu się wyprawia? Dobre jaja, dobra, to jest jakiś żart. No i czym ja mam się bić, jak ja mam tylko kilof jakiś śmieszny? Aha. Okej, to się jednak dzieje. Zgasiły się wszystkie ognie. Nic nie widać. Jak mi coś zaraz wyskoczy na łeb, to przysięgam, nie ręczę za siebie, nie? Mam. Okej. Skąd ty miałeś zapalniczkę, Antoni? Zaraz się dowiaduję o takich rzeczach? Ogromny i godny wąż. Pomyślmy. Czego boją się węże? Niczego? Ognia. Są głupie zwierzęta? Tak, boją się ognia. Ty, to jesteś geniusz. Ma za mały żar. Możecie mnie puścić, bo nie mogę się stąd ruszyć? Zaraz. Te statuły, one się paliły, nie? O, będę musiał to podpalić. Dobra, git. Jakoś dam radę je podpalić? Szybko, Antoni, puśćcie mnie, bo nie mogę... O, jest. Zaraz, te symbole. Tak zapisywały się liczby w starożytnym Egipcie. Jedna kreska to jeden, dwie kreski to dwa. A każda statua ma inną liczbę. Zakładam, że... Palto. Trzeba podchodzić w dobrej kolejności. Dobra, palto. Palto! No nie umiem podpalić. To jest. Raz. Jeden, dobra, jedynkę mamy z głowy. Tu jest czwórka, to nie. Co jest? Przegrałem? Tu jest. Kurde! No ale jak ja mam przed nim uciec? No halo. Szybko. Dobra, git. No kurde, do zrobienia, jak ja mam uciec przed tym wężem, halo? Dobra, wiem, mam pomysł. Palimy to i chowamy się za tym. Ja go nawet nie widziałem! Dobra, jeszcze raz. Gdzie on jest? Okej, okay. Który tu jest? No co jest? Nie jestem w stanie uciec przed tym wężem! Dobra, mam pomysł, jeszcze raz. Chowamy się tu. Proszę nie. Widziałem ogon. Był tam. Dobra, poszedł se. Poszedł? A kurde mol! Jeszcze raz, nie poddajemy się. Dobra, on krąży w kółko. Tak to działa, że on krąży w kółko? Czekajmy tu chwilę. Czy on krąży w kółko? Krąży w kółko. Czyli muszę timingowo wykombinować, jak to zrobić, żeby to szybko zrobić. Czyli tak, pyk i uciekamy do tyłu. Jak zobaczymy, że on się tu ruszy coś.
Ruszyło się, poszedł. Idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam. Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 szybko. Musimy iść tyłem. Musimy iść tyłem. Dobra. Niech tu się, nie, jak zobaczymy, że się ruszy i pójdzie dalej, to znowu idziemy dalej. Bo on krąży w kółko. Jest, 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 był, 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 był. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. To nie jest, tutaj jest znowu, tu jest piątka. Tam była czwórka chyba wcześniej, dobra. Musimy znowu poczekać, aż przejdzie. Przeszedł? Chyba tak. O, dopiero teraz przeszedł. Trójka, potrzebuje dwójki, potrzebuje dwójki. Dwójkę wybierz, panie. Czy tam trójkę, to było w filmie, dobra. Dobra, tu jest. Przeleciał tam dalej. Dobra, git. Tu jest szóstka. Tu jest dwójka. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się! Niech przeleci, niech przeleci, niech przeleci. Niech pójdzie se dalej. No gdzie on jest? Dobra, przeszedł, przeszedł, przeszedł. Dobra. Let's go. Dobra. Czekamy tu aż przeleci, przeleci. Niech tu przyjdzie i pójdzie dalej. Ej, dobra, jaki tu jest klimat. Ja pierniczę, dobra. Let's go, let's go. Gdzie on jest? Gdzie jest? Dobra, jest tu, idziemy za nim teraz. Idziemy za nim. Tu jest szóstka, to nie. Tu jest coś, to też nie. Dobra, teraz tu, skręćmy. Nie chcemy, żeby on mnie dogonił za pleców właśnie, a już idzie. Znowu idziemy za nim, tak będzie łatwiej iść. Po prostu nie w przeciwną stronę, tylko w jego. Dobra, jest. Przeszedł dalej. Git. Idziemy za nim, idziemy za nim. Teraz trójka, 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 tu jest trójka. Podpalone, podpalone, podpalone. Co tu jest teraz? Piątka. Piątka, dobra, poczekajmy tutaj za piątką. Ale to jest rozkminianie. Jest tu? Okej, dobra, przeszedł. Teraz czwórka, tak? Czwórka, piątka była w tą stronę, cofnijmy się, cofnijmy się. Musimy tu zaczekać, aż minie ten wąż i cofamy się teraz, bo piątka była przed nami. Musimy się o jedno cofnąć do tyłu. Gdzie on jest? Dobra, przeleciał, przeleciał, przeleciał. Dobra, git, git, cofamy się. Tu jest piątka, piątka, dobra. Opa, za piątką teraz szóstka, szóstka też była tam. Szóstka, znowu się musimy cofnąć w tą stronę. Dobra, idzie tu? Jest. Poszedł? Poszedł, poszedł, poszedł. O, jest tu jeszcze ten ogon. Dobra. Tu jest trójka. Tu jest... Gdzie jest szóstka? Szóstka była tam chyba. Dobra, jest tu, przeszedł. Okej. Tutaj, szóstka. Dobra, git. Siódemka była tam chyba właśnie, teraz musimy się cofnąć. Teraz musimy znowu pójść za nim. Nie wiem, ile tego jest totalnie do zrobienia. Wydaje mi się, że 8. Ale nie jestem pewien. Kurde, już myślę, że na mnie leci. Dobra, tu. Dobra, teraz się cofamy. I tu była siódemka. 4 plus 3, 7. Dobra, git. 7, 7, teraz 8, 8, 8. Dobra, jak ja się wyłożę teraz pod sam koniec, to będzie mi smutno, nie? Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest, O, już myślałem, że na mnie chce lecieć! Ale mnie wystraszył! Dobra, lecimy za nim i teraz tak. Tu już się pali, 3 tu jest. Dobra, tu był ten jego ogon. Piątka. Idziemy tutaj tyłem, niech znowu sobie minie nas. Ale to jest rozkmina, dobra. Mocny fest. No, lecisz czy nie lecisz? Dobra, jest tutaj, przeszedł. Przepełzł w sumie, a nie przeszedł. Dobra. Lecimy dalej. Tu się pali, była jedynka. Jest ósemka, jest ósemka. I to jest chyba ostatnie. Tak jest, tak jest, tak jest. Git, git, git.
I co teraz? Co z tym wężem? I on się schowa, czy jak? Co jest? Spali go to! Spali go to! Dałem radę. Antoni, ty to jesteś mistrzunio! Dałem radę! O, dobra, tu jest karta. To nie na moje lata, Antoni, że ty jesteś w kwiecie wieku, ty. Dobra. Zostało z węża. Dobra, 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 dobra. Pomoże przedostać się dalej? Bardzo dobrze, to ci na pewno pomoże, Antonio. Dobra, lecimy. O, dobra, tu jest jakiś wykrzyknik. Tak jest, Antonio, idziemy dalej, idziemy dalej! Dobra, zobaczmy to. Uzbroić się trzeba. Ciemne pomieszczenia. Nie są takie ciemne, bywało gorzej. Pamiętaj, Antonio. Dobra, są jakieś zapiski. Dobra, to nas nie interesuje. Nic tutaj nie widzę, co byśmy mogli zabrać, więc lecimy dalej. Pójdźmy na drugą stronę, zobaczyć, czy tutaj coś się nie kryje. Totalnie pusto. Są jakieś spiżarnie, ale totalnie nic w nich nie ma. Czujecie, że ktoś tutaj jakby... Znaczy, wiem, że jakby to jest granie, ale tak chciałem tylko powiedzieć, że ktoś mógłby tutaj mieszkać. Czy sobie wyobrażacie mieszkać w takim miejscu? Że tak się żyje tutaj? No, troszkę... Ciekawe. O, w beczkach może coś być! W beczkach może coś być! Tak sobie kliknąłem na odniechcenia, a okazało się, że są jakieś możliwości. Ale nic tu nie ma. Dobra, czyli chyba nic nie potrzebujemy. Dobra, o co tu chodzi? Wygląda na to, że muszę znaleźć dwa jakieś obiekty, które tutaj włożę. Może gdzieś tu są. Mądrze myślisz, Antoni, mądrze myślisz. No, pójdźmy tutaj. Okej, okay, będzie jakiś... Okej. Okej. Antonio, mamy problem. No way. Dobre jaja, no. Ez? Dobra, ograne. A! Dobra, jest, doleciliśmy, Antonio. To nie brzmiało jak coś pozytywnego, szczerze mówiąc. To jest czasówka! A co to mi się stało? Co to zrobiło? A, to chyba tamto! Czy to się zamknie? A, okej. Okay. Mamy pierwszy. Tak jest, dobra! Yo! Ale mocne! Mocny fest! Ej, ale mi się to podoba! Nie tu. Dobra, idziemy tutaj. Połóżmy to. Git, to się otworzy nam tutaj teraz przejście. Tak jest, dobra, git! Drugi. Ej, mega mocne. Okej, okay, tu przechodzimy. Okej. Okay. Okej, nie wiem, o co chodzi. Co teraz? A, okej, tu trzeba zamknąć to. Okej, rozumiem. A i teraz? By trzeba było chyba zamknąć to? Nie. Tutaj, tu i to się zamknęło, dobra. Albo nie? A, tu jest coś. Dobra, tu, okej, czyli teraz się trzeba cofnąć. Otworzyć to. Okej. Okay. Otworzyć to. No, najlepsze jest to, że będzie trzeba jeszcze wrócić, nie? To jest najciekawsze. Dobra, tu. Przechodzimy tutaj. Co teraz? What?
Nie, będzie trzeba coś się wrócić. Coś trzeba wrócić i tu zrobić, pewnie to. Halo? Jak ja się to mam dostać? Które to otworzy? To? Nie, teraz to ja się zamknąłem, no ładne. Ładne jaja, no. Dobra, tu. To nie otworzyło. Jest, dobra. I teraz musimy wrócić z tym. Dobra, powrót będzie chyba łatwiejszy. Powrót chyba łatwiejszy. Okej. Jest, git, dobra, powrót był mega łatwy. Dobra, tam się trzeba, ciężko było dostać, ale powrót... Ej, dobra, tak dobrze mapa zrobiona, że to jest głowa mała, naprawdę. O, to się otworzy? Tak, otworzyło się coś, otwiera się. Okej. Wow. Łeb rozwalony, naprawdę. Ja nie wiedziałem, że da się takie mapy robić w Minecrafcie, serio. Co tu się wyprawia? Ale czekaj. Katedra. W zbieżności, to wygląda bardziej na bizantyjską katedrę niż no, taką w Egipcie. No. Wioski Al-Ur. Ciekawe, co mnie teraz czeka. Okej, jest cutscenka jakaś. Ej, mega mocna... Ej, tego tam nie było! O, mój Ra! Nie wierzę, kolejny śmiertelnik w mojej krypcie. Przed wieki czekałam na tę chwilę. Okej. Serce twoje pełne trwogi, lecz ja je rozgrzeję. I co? Daj mi spokój. Teraz muszę do ciebie podejść, tak? Izydo, piękna jest twa życzliwość. No co ci... Zaraz, Izyda? Ten, bogini płodności i rodzin. Jesteś Kleopatrą! Nie dość, że przystojny, to jeszcze obfity mądrością. Możesz wyjaśnić, co się tu dzieje? Co to jest w ogóle za miejsce i jak się mogę stąd wydostać? Tak dużo pytań. Poznaj mnie, a może odnajdziesz wyjście. Ja nie wiem, czy chcę cokolwiek mieć z tobą. Chcesz mieć rodzinę. Jesteśmy tu, by odkryć razem coś, czego świat jeszcze nie widział. Ty i ja? To nie ma sensu. Czasem... Antoni, nie pękaj! One mają głębszy sens, śmiertelniku. Chcę po prostu stąd wyjść. Nie widzisz, jak bardzo cię potrzebuję? Kleopatro, to jest twoje miejsce, nie moje. Ja nie poradzę na twoje problemy. Jak śmiesz? Wiesz, tutaj myślisz, że wyjdziesz nietknięty? Myślisz, że to tylko zabawa? Ej, nie. What the fuck? Zawsze chciałeś odkryć tajemnicę przeszłości, prawda? Teraz odkryjesz swoją wieczność. Zostaniesz tutaj zawsze i na zawsze. Tylko dla mnie. Dobra. Co to jest? Jest źle. Myślę. Zaraz. Te statuły to są datki od Kleopatry. Dzięki nim posiada moc. Jeśli je zniszczę, to straci ją. Tak, to ma sens. Dobrze, że znalazłem kilof. Tak jest! Walimy to! Aaaa, głazem rzuciła! Jeszcze raz. No co, ej, no nie mogę tego... Jeszcze raz. Nie mogę tego zniszczyć, chyba że dół? Nie. No, rzucaj. A no, ma być... Dobra. Szybko. Wow, no kurde! Ale dobra, jest zniszczone. Dobra, nie, niech rzuci. Dobra, git. Let's go. No nie mogę tego zniszczyć! Dobra. Okej, to się niszczy coraz, coraz wolniej się to niszczy. Dobra, ale zniszczyłem przynajmniej, tak? Zniszczyłem. Dobra, teraz tak. Stajemy tu. Rzut, dobra, git, rozwalamy. Okej, to się rozwaliło, ten. Patrzcie to. A, ograłem ją, dobra. Rozwala się to. A, dostałaś. Dobra, i ostatnie. Dobra, rozwalamy, dobra. Jeden cios, teraz tu o ten. Dobra, rzuciła, rozwalamy.
Dobra, i teraz tu. Dobra, git, rozwalamy. Szybko. Jest! Jak? No dlaczego od nowa to się respi? Aha, no i fajnie, tu się to... Szybko. Nie uciekaj! Szybko na boku! Dobra, git. Dobra, czuć to. Dobra, git. Szybko. Dobra. Let's go, dobra, osłup uwali. Dobra, rozwalamy to na szybkości. Dobra, przesuwamy się tu. Dobra, git, cofamy się. Jeszcze raz. Tu, do boku. Rzut, dobra, i rozwalamy jeszcze raz, ostatni raz. Dobra, ja mam na nią taktykę. Najgorzej będzie ten blisko pod nią zrobić. Dobra, pyk. Jest git. Rozwalamy ten szybko. Dobra, pyk. Rzuć tu, dobra, świetnie. Teraz ten. Tu, do boku. Rzut. Okej, źle to zrobiłem, ale dobra, git. Szybko. Dobra. Git. I teraz ostatni. Tu. Dobra. Rozwalamy to. Dobra, tu. Git. Rozwalamy jeszcze raz. Dobra, jest, udało mi się uciec od tego. Dobra, i teraz tak. Tu. Omijamy. Oła! Dostałem tym, co się wysunęło. Dobra, rzuć tu. Dobra, rozwalamy. Szybko. Dobra, dostanę ciosa w głowę, ale... Aj, nie zdążyłem tego rozwalić. A zdążyłem! A tu jest jeszcze jeden. A ten możemy ograć, tak jak wtedy chyba, co? Tak, dobra, to jest tu zepsute. Dobra, git. Super, git. Świetnie. Padasz! Aleśmy ją zrobili. Zapamiętasz moje słowa, śmiertelnie. Ej, dobra, taka dobra mapa. Zawsze! Niesamowite. Szczerze? No? Nawet nie wiem, co powiedzieć. No i dobrze, nic nie mów, jesteś kurczę. Antonio, ty to jesteś... Idę dalej. Jesteś najlepszy, no, pamiętaj. Myślę, że to będzie dobre. Dobra, ej, mapa naprawdę jest giga mocna, nie? W sensie, wiedziałem, że takie rzeczy da się robić w Minecrafcie, szczerze mówiąc. Co to ma być? Oho. Nie, tu... zaraz, Antoni, co ty wygadujesz? Uspokój się, tyle już przeszedłeś, już się nic złego nie wydarzy. Rozbudź się. Wow, co jest? No nie. O! Antonio, trzymaj się! Od nowa. Co teraz? Boże. Antonio, byliśmy już tak blisko wyjścia. To ty musisz mieć dwie lewe ręce i spadać na dół. Skok na bungee mam już z głowy. Tak, tylko bez bungee. Bez bungee, ale no, o co chodzi. Dobra, daj mi iść dalej. No tam. To najważniejsze. Masz rację, to jest najważniejsze, a teraz dajcie mi iść dalej, bo ja chcę to przejść. Się nie da. Tu jest jakaś klatka. Co to za miejsce? Tam też jest klatka. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Okej, mamy kolejny tunel. Znowu jesteśmy nisko. Mam wrażenie, że niżej niż byliśmy. Antonio to przeszedł tyle już, że... O nie, no tu znowu są jakieś hieroglify, nie? Ja nie mogę przejść tędy. A już mogę. Okej. Powiem wam tak, to jest chyba najdłuższy odcinek w życiu, jaki będę nagrywał. Ale mega dobrze. Co to było? Liczę do trzech. Raz, dwa... Nie, przepraszam, to byłam ja! Kim ty jesteś? Jestem Neftyda, nie chciałam cię przestraszyć. Dobra, słuchaj Neftydu, ja już znam te wasze gierki, okej? Okay? Powiedz, czego ode mnie chcesz? Nic od ciebie nie chcę tylko byś się uspokoił.
twoja agresja i bezradność nic tu nie da. No dobra. Możesz wyjaśnić, co to za miejsce? Jak mogę się stąd wydostać? Zwolnij, Antoni. Wszystko ci wyjaśnię. Skąd znasz moje imię? Zadajesz pytania, na które i tak znasz odpowiedź. Musisz się tylko uspokoić. Okej. Na spokojnie. Co tu się wyprawia? Jesteś Neftydą. No, siostrą Izydy i Tom. Córką bogini Nut. Tak. Byłaś doradczynią i Tom. Przewodniczką mądrości. W sensie jesteś doradczynią. W sensie byłaś. Już nie wiem, mętlik mam w głowie. Nieważne. Pomagałaś ludziom dotrzeć na ich pierwotną drogę. I zagłębiałaś ich umysły. I stąd wiesz o mnie wszystko. Widzisz, mówiłam, że znasz odpowiedź. Proszę, powiedz, co to jest za miejsce? Niestety, nie mam dużo do powiedzenia. W dawnych czasach, gdy świat był młodszy, Egipt kwitł życiem i magią. Władcy wznosili wielkie piramidy jako grobowce dla siebie. To, co już wiesz. Pewnego razu miałam przyjemność poznać faraona Szefena i jego bliskich. Był mądrym władcą, który dbał o dobrobyt swojego królestwa i ludu. Jego dwór był miejscem pełnym życia i kultury, gdzie rozwijały się sztuka i nauka. Po kilku latach nadszedł czas Szefena, więc powrócił do Ra. Jego lud czcił jego oddanie, a tron pozostał pusty. Z biegiem lat wszystko było dobrze. Natomiast z nieoczekiwanych przyczyn całe życie pogrobowe zaczęło szaleć. Faraon Szefen wrócił z powrotem do świata żywych, bez wiedzy Ra. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił i jak to się stało, natomiast bardzo go to zdenerwowało. Dlatego przesłał na ten świat kilku innych duchów, jak i demonów, aby złapali Szefena i zabrali go z powrotem do świata umarłych. Stąd ja! Natomiast nie mam złych zamiarów co do Szefena, jak i do ciebie. Szukam odpowiedzi tak samo jak ty. Co skłoniło Szefena do powrotu na ten okrutny świat? Czyli od jak dawna tutaj jesteś? Po śmierci nie ma czegoś takiego jak czas. Jestem tutaj uwięziona. Blokuje mnie pewnego rodzaju rytuał lub moc, z którą nie jestem w stanie dać sobie rady. Zaraz, to ma sens. Każdy duch czy tam demon, którego spotkałem, był wyłącznie w jednym z pokoi. Nikt za mną nie podążał. Grasują tutaj potężne moce. Nie jestem w stanie wyjaśnić jakie. Neftydo... Dziękuję. Naprawdę dziękuję za wytłumaczenie. Jestem tutaj, by pomóc. Rodzi się pytanie, jak mogę się stąd wydostać. Nie ufam tej Neftydzie. Sonny będzie przejść wszystkie te zaciemniałe korytarze. Natomiast problem w tym, że nie pomogę ci. Jestem tutaj bezradna. Nie, Neftydo, słuchaj, ja dam radę cię stąd uwolnić. Skąd taka pewność? Widziałem już naprawdę wiele, a skoro dotarłem już tak daleko, no to dotrę i dalej. Jeśli pomożesz mi się stąd wydostać, będę twoim... Miłosierny Samarytanin Antonio. Dobra, stoi. Dobra, zobaczmy, co tu... To się nie uda. Neftyda się odwróci przeciwko nam, mówię wam, tak będzie. Dobra, mamy hieroglify. Jedynka to jest takie V. Okej, czyli musimy tutaj zrobić... No way, że my będziemy musieli analizować takie rzeczy. Dobra, tutaj. Okej, to się przewraca. Czy tutaj coś się z tym robi? Czwórka przekreślona, czy jak? To jest jakieś hasło? Ja mam to wszystko przetłumaczyć, czy jak? No kurczę, dobra, to będzie mocne, nie? Ja, dobra, to ma jakieś znaczenie na pewno, nie? Tylko jeszcze nie wiemy jakie. Ta za mną lata. Dobra, zróbmy tak. 4-4. A to nie wiem, co to jest. Nie wiem totalnie, co to jest. Ej, dobra, co chodzi? Czekajcie, cofnijmy się tutaj i zobaczmy, czy tutaj czegoś nie ma, co by mi się przydało. Beczki. W beczkach nic nie ma, w beczkach pusto. Dobra, zróbmy tak. Nie wiem jak. Ej, dobra, jestem, mam trochę przypał, bo nie wiem, co mam zrobić. Dobra, jeden. Jeden to ma być V. Dobra. Dwa to ma być takie jakby coś. Dobra, to nie tak działa. A chyba, że czekaj. Jeden, dwa, trzy, cztery. Coś takiego. Jeden, dwa, czyli tutaj powinno być... na dwójce powinno być to albo to. Czyli taki znak albo taki.
Zobaczmy, czy taki jest. Dobra, jest to. A nie, to nie było to. To też nie to. To też nie to. Dobra, czyli to też nie jest, czyli to też nie o to chodzi. Dobra, jest jakiś coś innego o to tutaj chodzi. I raz, dwa, trzy, tak? Pana to patrzeć? Nie, no raz, dwa, trzy, cztery. Kurczę, pomogłabyś mi jakoś tym duchem, no ja nie rozumiem, jak to zrobić. Trochę mnie to przerasta w tym momencie. Czekajcie, trzeba znaleźć może jakieś informacje, może coś tu będzie. Albo pewnie to jest takie proste, a ja po prostu tego nie widzę, nie? O co chodzi? Dobra, tu nie ma nic w beczkach. Na pewno o tą ścianę chodzi, tylko o co chodzi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, to nie. Czego nie jestem w stanie zobaczyć? Może chodzi tutaj o perspektywę tej tablicy z kreskami. Co? Jaką perspektywę? Kurczę, o co ci chodzi, Antoni? Ale ty mi zrobiłeś teraz mętlik na bani. Jak? Czekajcie. To jest głupie, co chcę teraz sprawdzić, ale... Dobra, to tak nie działa. Perspektywę. Jeden, sześć, jeden, trzy. M. Czyli dobrze mamy. Znowu jeden, czyli znowu musi być to. I trzy. To. Co jest grane? Patrzyłem się na tą ścianę i nagle to zobaczyłem. Najwięcej o tym miejscu. Jaka to jest dobra mapa! Dziękuję. To co? Ruszamy dalej. Panie przodem. What the fuck? Bez przesady. Chodź ze mną. Dobra, ufam ci. Ale jak złamiesz moje zaufanie, to się pogniewamy. Będę cię niszczył wtedy. Nawet ej, dobra. Nie wiesz, jak bardzo potrzebowałem towarzystwa. Nikt nie lubi być sam. Cieszę się, że mogłem ciebie poznać. Wiem, ja tak sam. Ciole, mam tramłyn na pani, ja nie mogę, nie wierzę. Jestem tak dumny z siebie, że to zauważyłem, jest naprawdę. Jakaś biblioteka. No właśnie, no wtedy, jak to jest w ogóle możliwe, że te budowle nie są takie, jakie no, były w starożytnym Egipcie? O, dobre pytanie. Szefen wykorzystał magię mirażu do zrobienia iluzji, ponieważ, jak dobrze wiesz, był pasjonatem malarstwa. Stąd te korytarze i zagadki. Natomiast okay. Nie jestem w stanie wyjaśnić, skąd poznał te style i architekturę. Ciekawe. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj różnego koloru świece. I teraz tak. Gdzie słońce ciepłem płonie, tam stopa w piasku tonie. Gdzie historia tka swą nić, stare mury będą lśnić. Nuc swe niebo stroi wciąż, w gwiazd co wiją się jak wąż, koryto Nilu pełne jest, niczym bogów piękny gest. Za kaktusem hiena czyha, swoim głodem wszystko spycha, krew niewinnych już przelana, obietnica w tem zerwana. Pod po twarzy leci w mgle, tak jak nie umiem czytać, tak jakoś, nie wiem, to jest niby, dobra, nieważne. Tak jak rosa pod cinowym źble, skromna chmura na bezkresie, łzy nowiny w sobie niesie, odkąd pamięta, susza wszędzie, nowe życie dziś przybędzie. Tam pod palmą życia nie ma, lecz u góry ona je trzyma. No to się troszkę nie rymuje, ale dobra. Okej, okay. Mamy kolory świec. Wydaje mi się, że będę musiał je zapalać w odpowiedniej kolejności, właśnie nawiązując do tego, jak to jest napisane, czyli gdzie słońce ciepłem płonie, tam stopa w piasku tonie. Żółty.
Gdzie historia tkwa stare mury będą lśnić? Nut swe niebo stroi wciąż? Gwiazdy, co wiją się jak wąż? Koryto Nilu pełen... Dobra, i to jest tak. Nad niektórymi słowami są jakieś... Obraz... Właśnie, o to chciałem powiedzieć teraz. Antoni, nie przeszkadzaj mi! Oznacza? Słońce żółte. Księżyc biały. Kaktus zielony. Krew czerwona. Chmura niebieska. Palma brązowa? Chyba błąd. Chyba błąd. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Chmura jest biała. Może księżyc niebieski. Jeszcze raz. Słońce żółte. Księżyc niebieski. Okej, niech będzie. Kaktus zielony. Krew czerwona. Później chmura biała i brązowa palma. Tak. O, dobra. Mamy to. Jejku, jaka to jest super mapa! Dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. Ja nie mogę! Jak ja się tu dobrze bawię! Szefem. Przecież nazywa się szefrem. To taki żarcik, który wymyśliłam. I jak go spotkamy, zobaczysz, o co chodzi. Nie no, nie gadaj, że będziemy spotykać szefrena, to ja nie chcę. O dobra. Mogłabyś mi coś... Neftyda mnie prowadzi na śmierć. Odnośnie szefrena? Wszystko znam jedynie z historii, jak i podręczników, a... No, ty nie mogę pójść dalej, Neftyda, pójdź mnie. Szefen jest... bardzo kruchą osobą. Nie jest wielce głodny żądzy i gniewu. Jest wręcz tego przeciwieństwem. Pewnie się teraz boi. Dlatego stworzył te korytarze, żeby był... Gówno prawda. Spotkam go, będzie chciał mnie zabić, jestem pewien. Cokolwiek się skończą. Niestety musimy się tego dowiedzieć. Dobra, chodźmy dalej. No proszę, dobra, jest git, dobra, jesteśmy w jakiejś jaskini. Wyszliśmy tak naprawdę z tych chyba... z tego, jak to się nazywa, z tych korytarzy. Okej, mamy kolejną zagadkę. Jak ja się cieszę, że jest kolejna zagadka, cieszę się. Musi być jakaś kolejna zagadka. Z Loży Wieczności za ziemskich łańcuchem. Chodź, nie bój się. Wykrywam tutaj złe energie. Nie podoba mi się to. Naprawdę nie ma się czego bać, no. Antoni, razem damy radę. Ty lekceważący. Z Loży Wieczności ziemskich... Czekaj, wiem, ja tak przeczytałem to tak fajnie, tak, czekaj. Z Loży Wieczności, ziemskim łańcuchem, o mądrości strażniku, przyjdź do mnie, otwórz oczy na nowy dzień, powstań z mrocznych głębin, niech twe serce bije na nowo. To jest zaklęcie. Anubisie, przyjmij moje wołanie i skrzesz się z mocy. To jest czas, to jest zaklęcie. Anubis? Wypowiedział zaklęcie. Ja pierdziele. Jaki to jest debil. No i ładnie. Strażnik świata żywych i umarłych. Neftyda? Antoni, spokojnie. Ten, kto śmiał przekroczyć progi tego miejsca, musi pogodzić się z tym, jak i z drogą bez wyjścia. Nie, Anubisie, przemawia do ciebie władczyni piękna i dobra. Twoja postawa nie ma za grosz wdzięczności. Nakazuje ci się oddalić i wrócić do czeluści, skąd przybyłeś. Neftyda, twa postawa i miejsce nie są tu celnością. Natomiast nie wykaże się tu brakami i przeciętną biernością. Twój byt nie jest tu proszony. Pewność o tym mamy. Wtem przenieść muszę cię tam, gdzie w wolności i chwale trwamy. Lecz najpierw rozprawię się z tobą, pielgrzymie. Bo twa zbłąkana dusza zbrukane ma imię. Dobra. Neftyda, poświęciła się dla mnie. Nie! Neftydo! Co ty zrobiłaś? Zrobiłam to, co musiałam. Proszę, nie zostawię mnie tu samego. Niestety, tego już nie mogę zrobić. Jesteśmy już kwita. Znajdź szefrena. Ja. Dlaczego? Ty śmietniku. To zbłąkana jak twoja. Powrót jej duszy to konieczność moja. Ale... dlaczego to mieliście taki sam cel? Chyłkiem Neftyda uciekła z objęcia Ra. Mimo tego nadaremna jej nikczemna gra. Co do cholery? Jakie rymy? Co już to tu się dzieje? Nasz cel był jasny. Zdobyć pewną duszę. Lecz nie Neftydę.
później po nią wyruszę. Może przestaniesz mówić w taki sposób? Podważasz moją moc i siłę. Mogę skończyć z tobą. Zajmie to chwilę. Nie, proszę, zostaw mnie. Przepraszam. Twa potargana dusza rozkosznie mnie woła. Lecz czy me kocha zaufanie uzyskać zdoła? Powiedz, czego ode mnie chcesz? Chcę po prostu stąd wyjść. Przez twe słowa wybudzone. Jam jest wielce urażony. Ja nie wiedziałam, że to cię przyzwie. Jestem tutaj uwięziony. No, nie mam złych zamiarów. Śmierć pisana była tobie. Lecz sny w tydum byłeś w zmowie. Ona życie ci oddała. Uratować ciebie chciała. Ona jako jedyna była dla mnie dobra. Na cześć dla niej dam ci szansę. I okażę tobie łaskę. Jeśli znów wolności pragniesz, kilka mych zagadek zgadniesz. Jakich zagadek? Albo może inaczej. Co jeśli źle odpowiem? Gdy mądrości braknie tobie, ciało twoje spocznie w grobie. Aha. Rozumiem, no. Niech twe serce nie drży do mej wartości, gdyż wśród cieni również są promienie jasności. Wartość podróży leży nie tylko w celu, lecz także w samej drodze, bez pytań i gniewu. To są już te zagadki? Twym celem jest zaznaczenie dobrych czasów, słuchając mnie i wspominając tamte czasy. Każda zagadka ma jedno miejsce. Znajdź poprawne i zapomnij o klęsce. Dobra. W cieniu bliźniaków możesz się schować, lecz nie do tych, gdzie krew możesz rozlać. W cieniu bliźniaków? Nie podchodź zbyt blisko. Śmierć tuż przed tobą, zwinny i głodny, krzechocząc nad sobą. Tchnie światłem, które oszałamia swym blaskiem, lecz jego fazy znikają przed koguta wrzaskiem. Zniesione z trudu i wyrzeczy, tylko tam sekrety pomieszczę. Zniesione z trudu i wyrzeczeń, ale tylko tam sekrety pomieszczeń. Dom. Śpiewał kiedyś. Nie, piramida! Nie, piramida! Piramida! To była piramida! Śpiewał kiedyś jak wiosenny ptak, teraz czuję ziemi i piasku smak. Skorpion czy duch? Skorpion. Aha, czyli dobrze był ten dom. Okej, jeszcze raz. W cieniu bliźniaków możesz się schować, lecz nie do tych, gdzie krew możesz rozlać. Dobra, czyli nie to, tylko to. Dobra, git, okej, czyli dobrze, czyli duch. Okej. Duch, okej, duch. Nie? Dobra, zastanówmy się nad tym. Śpiewał kiedyś jak wiosenny ptak. Teraz czuję ziemi i piasku smak. Śpiewał jak wiosenny ptak. Człowiek? Co to jest? Nie wiem. Ej, dobra, jest akcja, widzowie. Jest akcja. Odpowiedziałem na czwarte pytanie nie tym domem, który też przechodził, tylko odpowiedziałem piramidą i też przeszło. No ale dalej to nie przechodzi. Mądrość i uznanie. Nie zasłużyłeś na potępienie i wygnanie. Nie masz na przyszłość, pielgrzymie. Skup się na teraźniejszości, skąd podróż drzemie. Niech twe kroki będą chronione i prowadzone ku światłu. Żegnaj. Ej, dobra! To było wykańczające. Czaicie, że... Co się stało? Nie wiem, czy to był jakiś błąd tej gry? Czy ja po prostu coś źle robiłem? Ale jakby ten z tym pomieszczeniem tam, sekretu pomieszczeń, coś tam, ja zaznaczałem dom, ale zaznaczyłem piramidę. Co to jest? I też to przeszło. Romb X, XX? Co? Romb X, Romb XX. I pytajnik. Ja się przekonam. Dobra, zapamiętajmy to. Romb X, Romb XX. Pytajnik. Dobra.
Okej. Mucha! Mucha! O, dobra, czyli tu jest życie. Co tu? Dobra. I ciągle w prawo. A, dobra, nie da się ciągle w prawo. Dobra, git, no i przegrałem. Dobra, okej, czyli trzeba iść w lewo. Git, dobra, spoko. No nie, no znowu będę tam cutscenkę miał. A nie, dobra, git. Uciekamy, w lewo. Ale to jest dobre! Dobra, to jest mega mocne, nie? Tu. Lewo, prawo, w prawo, teraz już prawo. Dobra, lewo. Dogoniły mnie. Dobra, no to lecimy. Lewo. Okej. Prawo. Teraz znowu lewo. No i dupam. Dobra, tam trzeba było pójść prawo. Lewo. Ja bym przekroił te figury na pół. Może coś mi to da. What? Faktycznie! Na pół! Lewo, prawo. Okej, okay, lewo, prawo. Tak trzeba zrobić. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo. Okej. Okay. Prawo. Okej. Okay. Lewo. Gówno! No co jest? Dlaczego? Wiem! Lewo, prawo. Lewo. Co? W sensie, że jak to przekroimy na pół, to mam tak. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, okej. Okay. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Nie wiem, będę improwizował. Dobra. Lewo. Prawo. Prawo. Lewo. Okej. Okay. Lewo. Prawo. Prawo. Proszę, żeby się to udało. Lewo. I teraz zostanie było prawo, lewo chyba. Prawo. Lewo. Tak. Jakie to jest ja dobre! Ja tu schudnę, nie? Ty tu schudniesz, ty kurczę, przeżyj! Już byśmy zginęli milion razy. Tu będą pająki jakieś, tu będą jakieś pająki, nie? Tu 100%. Lub duże. Pająki. Teraz będą pająki. Widzicie te pajęczyny? Tu będą tak ogromne pająki, że to już mi jest źle. Nie lubię pająków strasznie. Mhm, wiedziałem, siema, ale to jest malutki. Tu będą zaraz duże. Zaraz coś tu się wydarzy. To był mały, to było takie, wiecie, byle co. Takie główienko na miękko. A teraz, zaraz, tu się coś będzie dzieje. Nie! Jak ty się tu dostałeś? Zostaw mnie! Ej, nie, ty jesteś szefrem, tak? Wiedziałem, że do tego dojdzie. Boże, nie rób mi krzywdy! To o tym mówiłem. Wiem, że zrobiłem, naprawdę nie chciałem, ale... Spokojnie, ja ci nic nie zrobię. Jestem no zwykłym człowiekiem bez mocy. Człowiekiem? Tak, jestem Antoni. Zwykłą, normalną istotą ludzką. Ale jak to możliwe? Słuchaj, to samo pytanie zadaję sobie już od nie wiem kiedy. A moje klątwy? Tak, twoje klątwy, które działają tylko na istoty z zaświatów. Chyba. Z zaświatów, tak. Tak, to ma sens. Ale skąd ty to wiesz? Powiedzmy, że twoim klątwom musiała przydać się mała pomoc. Ale jak ty w ogóle trafiłeś do tych pomieszczeń? No,
badam twoją piramidę. W sensie, no, jestem archeologiem. Znam waszą całą jakby ideologię. Aparat, tu jest mój aparat! Wszedłem z moją grupą do środka piramidy i znalazłem jeden odłamek jakiegoś obrazka na ścianie. No to postanowiłem go wsadzić z powrotem i nagle pojawiła się ogromna dziura pode mną, no i padłem. Musiałem jakoś ukryć przejście od tych korytarzy. Bardzo ci przepraszam. Nie no, nic się nie stało. No, najwyraźniej los mnie tu sprowadził. Ale dobra, pomijając to wszystko, dlaczego tutaj jesteś? Co cię skłoniło do przyjścia na ten świat? No i dlaczego tyle duchów i demonów próbujecie znaleźć? Właśnie chodzi o to, że to nie z mojej winy tu jestem. Jakiś turysta postanowił potajemnie wejść do mojej świątyni, a dokładniej do mojego grobowca, gdzie leży mój sarkofag. Chciał tylko stworzyć obazek tym śmiesznym swoim urządzeniem. Ten, co tutaj leży. Tak. A to nie jest mój aparat, to jest jego. To, że nawet wiem, jak się tym obsługuje. Przepiękne tereny i malownicze miejsca w tym małym kwadracie. Stąd ta architektura. Niestety ten człowiek zginął. Spadł do tego pomieszczenia, ponieważ ziemia się zapadła. Mój spoczynek został przerwany i ogromna siła sprowadziła mnie tutaj, na ziemię. Nie mogłem już wrócić. Mój głów został naruszony, a ciało zmieniło się w pył. A bardzo się wkurzył. Pomyślał, że chce go oszukać. Przesłał na ten świat te wszystkie dusze. Ja naprawdę nie chciałem zrobić nic złego. Chcę tylko powrócić do moich bliskich, do przyjaciół. Szefren, to nie jest twoja wina. Jakiś człowiek nie uszanował twojego spoczynku i miejsca i to właśnie przez niego tutaj jesteś. Nie możesz się o to obwiniać. Przynajmniej ty teraz dodajesz mi otuchy. Ale nadal się boję. Co jeśli jakiś demon tutaj przyjdzie i... Pomogę ci. Tak samo jak pomogłem Neftydzie. Neftydzie? Widziałeś Neftydę? Tak, była uwięziona w jednym z pokoi i pomogłem się jej wydostać. Chwała. Nic jej nie jest? No, właśnie na swojej drodze spotkaliśmy Anubisa. Nie. I zabrał jej duszę. Tak po prostu. To na pewno była ona? Niestety. Co ja narobiłem? Szefren, naprawdę bardzo... Co się dzieje? O nie. Pokoje przestały działać. Co? Jak to przestały działać? Nie wiem. Demony musiały złamać moje zaklęcia. Pewnie już tu zmierzają. O cholera. Już po mnie. Już po mnie! Jak ci mogę pomóc? Nie da się. Na pewno się da. Chyba, to nie myśl. Nie chciałem. Myśl. Boże. Wiem. Co wiesz? Ja sam nie rozumiem, dlaczego to mówię, ale jest sposób, żeby ci pomóc. Naprawdę? Jaki? Naprawdę. Antoni, nie! Opętasz moje ciało i wejdziesz do tego sarkofagu. Czy ty postadałeś zmysły? Wtedy wykona się rytuał napełnienia duchem i jednocześnie doznasz kolejnego spoczynku z brakiem dotykalności, co oznacza, że będziesz znowu wolny. Ale oznacza to też, że zostaniesz tutaj na zawsze. Tak, wiem, ale widzę tutaj tylko to rozwiązanie. Antoni! Szefren, mieszkam sam, nie mam nic, do czego miałbym wrócić. To miejsce uświadomiło mi, że mój cel i przeznaczenie prowadzą tutaj, żeby ci pomóc. Nie zostawię tego tak. Nie, nie pozwolę ci. Twoje życie jest cenne jak każde inne. A mój spoczynek i los już dawno przepadł. Masz całe życie przed sobą. Słuchaj, otworzę ci przejście, które prowadzi na powierzchnię. Wtedy po prostu biegnij i się nie zatrzymaj. Kiedy inne demony mnie już zabiją, będą chciały dostać się do ciebie. Proszę, nie pozwól na to. Szefren. Klinij myszką na wybór. Uciekaj, poświęć się. What the fuck? Że to są takie opcje? Dobra. Kurde, nie wiem, nie byłem na to przygotowany, żeby podejmować taką decyzję. Uciekamy, czy mu pomagamy? Uciekamy, czy mu pomagamy? Kurde. Jak uciekniemy, to po prostu uciekniemy. Nuda, nie? Poświęćmy się. Szefren... Nie. Nie ucieknę stąd. Możesz zrobić mi cokolwiek, ale nigdy stąd nie wyjdę. Antoni, proszę. Szefren, wyjdę stąd i co? Wrócę do mojego nudnego życia jako nauczyciel. I co z tego, że... To prawda, nie ma co wracać do tego życia, już i tak przegrałeś. Tak, nie uwierzę w to, co widziałem. To miejsce sprawiło, że znowu stałem się dzieckiem, które na nowo poznaje ten piękny i tajemniczy świat, nie przejmując się konsekwencjami własnych czynów. Antoni, ale... Po prostu daj sobie pomóc. Znamy się tak krótko, a chcesz mi pomóc. Ta historia musi się jakoś skończyć. Dobrze. Zrobię to. Brakuje tu łez, naturalnych emocji, takich aktorskich. By się popłakał ten aktor, który to dubbinguje. Dziękuj sobie,
że jesteś tak wspaniałą istotą. Ale i tak jest mega mocne to. Żałuję, że dawniej cię nie spotkałem. Dobra, zróbmy to, zanim będzie za późno. Jestem niewyobrażalnie szczęśliwy, że mogłem cię poznać. Anna, come on. Ja też, Antoni. Gotowy? To była niesamowita podróż. Herobrine, tak się narodził Herobrine! Dobra. Co teraz, co teraz, co teraz? Będziemy walczyć z tymi demonami na pewno, dlatego to kliknąłem, bo... Co, on się położy i koniec? Co? Czy to jest koniec gry? Wow. Ale jaja. Ej, tak dobre to jest, naprawdę. Naprawdę jest to najlepsza mapka, jaką w życiu przeszedłem, jeśli chodzi o fabułkę w Minecraft. Mega dobra mapa, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Informacje do autorów, bo na pewno wiem, że będą to widzieć, ten film. Zachęcam do tego, żebyście zrobili więcej tych rzeczy. Jeżeli zrobicie kolejną mapę, bardzo chętnie ją przejdę. I naprawdę jest mega mocna, więc link do tej mapy macie w opisie. Przejdźcie sobie ją, zagrajcie. Może spróbujcie tego innego zakończenia, gdzie uciekniecie i wtedy dowiecie się, co dokładnie wtedy się wydarzyło. A ja kończę ten odcinek. Trzymajcie się, widzimy się w następnym. Elo!